Siema, czekaj chwilę, zaraz przejdę do gadania, tylko udostępnię dalej tę transmisję. Nie wiem, czy załapało, ale załapało chyba. Dobra, jest na żywo, bierzemy to, udostępniamy. Ta-ta-ta-ra. Maseczka jest w ogóle dodana dzisiaj do gazety, dzisiejszej Gazety Wyborczej. Pokażę Wam za chwilę, jak wygląda ta maska w porównaniu do maski, która kosztuje prawie 290 zł. Mamy tutaj taką maskę. O, widać. Za chwilę to otworzymy. W kioskach Inmedio już nie ma. Ja to kupiłem w Empiku. Cena jest 12,99. 2,99 kosztuje normalnie, 12,99 kosztuje z maską. Także za chwileczkę zobaczymy, co jest w tym stafie. Wygląda to w ten sposób. Zafoliowane. Mamy modelkę z tyłu, która pokazuje, jak założyć maskę. Maski są firmy. Jest to polski producent, który nazwał produkt City Mask. Czy polski producent nie może nazwać miejskiej maski? Miejska maska? Miejska maska? Polski producent? City Mask? No ale dobra, otwieramy to. Jak macie jakieś pytania, to nawalajcie, bo ja tam wiecie, pojadę z tym, pokażę Wam, jak to wygląda. Ale dopiero jak będziecie mieli pytania, to Wam wytłumaczę, co i jak. Także otwieramy. Nie ma ładnego otwarcia, więc jedziemy na maksa. Tako. Instrukcja obsługi. Nie posiada w środku, a jest tu coś. Coś tu jest napisane. Postępowanie z opadem po zakończeniu życia wyrobu. Aha, to jest. Czyli jak postępować, jak już nam się maska zużyje. Czym jest smog? Tu mamy taką instrukcję obsługi, czym jest smog. Nie wiem, czy wy to widzicie stamtąd. Zgaduję, że macie lustrzane odbicie. Więc w skrócie jest informacja, czym jest smog. Że jest to nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnym naturalnym zjawisk atmosferycznych. Znaczna wilgotność powietrza i brak wiatru. Nazwa smog powstała ze zbitki dwóch angielskich słów. Smoke i fog, tak piszą w tym tutaj instrukcji. Jest oczywiście informacja. O, tu jest co wdychamy ze smogiem, i to jest dobra rzecz. Dwutlenek siarki, dobra rzecz. Dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły węglowe, lotne związki organiczne, benzopireny, tlenek węgla, dwutlenek węgla, ozon troposferyczny, ołów i pyły zawieszone PM5. I PM10 i PM2,5. Teraz Wam pokażę taką rzecz. Mamy taki miernik. Pożyczyłem od Artura Kolasińskiego. Teraz Wam pokażę, jak to wygląda. Odpalmy sobie. W tej chwili status to się chwilę rozkręca. Cały czas nie wiem, czy Wy to widzicie dobrze, czy nie. Teraz w tej chwili wietrzymy biuro, bo jak wszedłem, to było 170. Po wywietrzeniu biura powietrze się poprawiło, co oznacza, że tutaj się jakoś zakadzamy w tym miejscu. No, ale teraz wygląda to w ten sposób. Jak to odsunę gdzieś tam dalej, to powinno się zmieniać. Ale norma powinna być w okolicach powiedzmy 10. W tej chwili na ulicy Puławskiej jest w okolicach 110. Przy Olszewskiej już jest 140. Także to jest PM2,5, tak jakbyście się zastanawiali. Ja to sobie. To jest tak w ogóle, to jest PM2,5. Ale tak patrząc po wskaźnikach, to tu jest wskaźnik chiński, którego nie rozumiem. A tu jest wskaźnik amerykański, w którym jest napisane unhealthy, czyli niezdrowy w tym momencie. Także istotne jest to, że ten wskaźnik 2,5 i tak dalej, maska, która wygląda w ten sposób, już ją wyciągamy. Ona ma w środku filtr. Myślałem, że nie ma żadnego filtru, ale jest filtr. Niestety nie ma żadnej informacji, jaki to jest filtr. Tak wygląda ta maska w środku. Z zewnątrz taki filtr. Z takim tutaj czymś. Jeżeli się zastanawiacie, do czego to służy, to służy to do tego, żeby powietrze przechodziło, żebyście mogli oddychać bez duszenia się w masce. Ja ją sobie założę teraz. Nie wiem, czy mi się uda, ale spróbujemy. Dobra, musicie wybaczyć moją zimową fryzurę. O, zakładamy. Maska jest całkiem duża. Jak widzicie, ten ruch taki, że ta maska tak się wciąga, to już jest informacja, że w tej masce co najwyżej możecie pochodzić po chodniku.
Ale no jest całkiem komfortowa. Muszę przyznać, że spodziewałem się czegoś innego. Przy czym nadal nie wiem, jakie to są filtry. Dajcie sekundę. Wymienimy te instrukcje. Dodatek do gazety wyborczej. Ja wam pokażę coś innego. Pokażę wam produkt, który jest troszkę innej klasy, który leci się do zwrotu, bo jest nie mój rozmiar. Pokażę wam maskę, która kosztuje. To kosztuje 12 zł, tak? To kosztuje 290 zł. Pudełeczko. Ja mam niestety nie ten rozmiar, więc jeżeli nie będą chcieli wymienić i ktoś by chciał ode mnie odkupić, to polecam. W środku wygląda to tak. Mamy maskę docelową, która ma w środku takie wymienialne filtry. Mamy te kanaliki na bokach, jak widzicie. I mamy dodatkowo filtr DAPT. O tutaj, taki. Te maski mają konkretne filtry, które blokują konkretne rzeczy. Jest tu przede wszystkim filtr HEPA, który też jest oczywiście dla alergików bardzo dobry. I te wszystkie informacje tu są. Dlatego też ta maska tyle kosztuje, bo filtr sam w sobie kosztuje około 100 zł. Także to, co mam w tej chwili na twarzy, ja jeszcze nie chodzę nigdzie, nie biegam, nie oddycham jakoś specjalnie aktywnie, ale ja już czuję, że mnie tutaj w tym momencie robi się naprawdę gorąco. Robi się gorąco. Już czuję, jak mi się to powietrze tam skrapla wewnątrz. Może dlatego, że jestem w pomieszczeniu, ale wyjdę w tym dzisiaj na dwór. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Muszę przyznać, że fajnie zrobili, że zrobili taką dużą. W sensie tamta maska jest za mała, a jednak wydaje mi się, że to bardziej uniwersalne, kiedy te maski są takie duże. Sam ten ruch, który teraz widzicie. O, w ogóle to możecie zobaczyć z tego. Widzicie, to się rusza. I to jest to, co odpowiada za fakt, że maska pozwala wam oddychać i przepuszczać większą ilość powietrza. Ona mi tu naciska oczywiście na nos, czego nie lubię. Ale szczerze powiem, w ogóle zróbmy eksperyment. Tylko ja nie wiem, jak tu się dostają te rzeczy do tego, bo jakby się udało przepuścić filtry jakoś przez maskę, to byłaby rewelacja. Nie wiem, zrobię na razie tak, bo zakładając, że to z tyłu wchodzi, to zrobię tak. Dobra, to nie wchodzi z tyłu, bo wynik jest ten sam. Dobra, wsadzę tę maskę, wsadzę na chwilę to do środka, do maski. Taki trochę karkołomny test, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo przez dosłownie sekundę powinienem widzieć mniejszą liczbę. Jak widzieliście, przed chwilą było około tam 40 a 60. Ja to mocno zablokuję. Tam się cały czas zostaje powietrze, nie martwcie się. I teraz szybko zerknę. Bez zmian. Może to się dostaje inną drogą, może tędy to się dostaje, nie wiem. Załóżmy to tutaj. Też bez zmian, 58 cały czas. Co ja wam mogę powiedzieć? 12 zł to kosztuje. Maski, które znajdujecie od 3M i tego typu, będą was kosztowały też między chyba 5 a 12 zł. To jest taka w miarę normalna cena, wydaje mi się. Jest nawet wygodne. Wyjdę sobie w tym na dwór, zobaczę, jaka jest różnica przy tych 180, które tam są teraz. Powinienem to odczuć w miarę spoko. Na pewno nie nada się to do biegania. Jeżeli ktoś się zastanawiał, czy to się nadaje do biegania, nie ma bata. To się nie nadaje do biegania. Jeżeli ktoś się zastanawiał, czy to się nadaje na rower, to się nie nadaje na rower, bo. O, od razu mówię, jak ktoś ma okulary, to się nie nadaje dla okularników, bo przed chwileczką dmuchnąłem sobie sam w oko. O Jezu, aż mnie zabolało. Co ja wam mogę jeszcze powiedzieć? Niech no sobie spojrzę. No, leży to komfortowo. No, naciska mnie na nos, bo tu jest takie coś. Sprawdźmy jeszcze w ogóle, bo to jest Filter Service EU. Co to za firma jest? Service EU. Co oni tu ma. Aha, nie ma nic na temat. Dobra, jesteśmy na stronie, słuchajcie, Filter Service EU i mają opis swojej maski. Higieniczne półmaski antysmogowe. Z tego co widzę, to chyba żadna z ich masek nie jest taka z jednym takim czymś. Czyli już mamy. A nie, są takie.
Dobra, jest szara. Przejdź do sklepu. Już wam mówię, o, dobra, słuchajcie, jest dobra opcja. 6 zł. Ta maska kosztuje 6 zł. Kupując ją w gazecie, dostajecie ją za. Ja wam to pokażę, nie wiem, czy się uda przekręcić ekran. Spójrzcie na to. Wydaje mi się, że to jest ta sama maska. Półmaski rowerowe nazwali to. Szara VVZ. 6,82. 6,82, czyli Gazeta Wyborcza, sprzedając wam tą maskę, zarabia na tym tam spokojnie. Ile tam kosztuje? 2,99 plus 6 to już jest tam 9 zł. Spokojnie zarabiają na tym ze 3-4 zł na samej tej masce. Czyli nie opłaca się kupować tego przez. Jeżeli macie ją kupić, to równie dobrze możecie. Ja wam to wklejam od razu tam w komentarzu, bo to jest trochę niesprawiedliwe, że takie coś ktoś pokazuje w takiej cenie. Pa, tu macie tę samą maskę. I kosztuje no 6 zł. Jeszcze zaraz zobaczymy, jak oni ją tu opisują, bo jak jesteśmy w sklepie, to powinni ją lepiej opisać. Zastosowanie. Półmaski skuteczne przy pyłach PM10, PM2,5, jak i submikronowych. Zobaczymy, czy tu jest jeszcze coś na temat żywotności. O, dobra, słuchajcie, to jest opisane, jak to działa. Ja to zdejmę i wam wytłumaczę teraz, jak to działa. Czyli to jest włóknina konstrukcyjna. To jest włóknina filtracyjna, a tu są jakieś trzy w ogóle. Just. A się okaże, że ta maska za 6 zł jest bardziej rozbudowana niż ta. Ale chyba nie jest. No to wkleiłem wam w tej chwili link. Możecie sobie zobaczyć. Czy ja widzę wasze komentarze? Czy wy coś do niej piszecie w ogóle? O, są wasze. Kupując przez internet, płacisz 12 zł za przesyłkę. A to jest słuszna sugestia. A zaraz zobaczymy. Ja sobie dodam, dajmy na to 4-5 masek sobie dodam do koszyka. Sposób wysyłki. Koszty wysyłki 0 zł. Także Żaneta, nieprawda. Koszty wysyłki 0 zł. Przy dwóch maskach. Przy dwóch maskach, zobaczcie, pokażę wam to. Jak to się przyłącza. Przy dwóch maskach. O, zobaczcie. 6,82. Dwa maski, koszt wysyłki 0 zł. A czekaj, bo ja tu jeszcze sposób wysyłki nie wiem. Ha, przepraszam. To już jest moja wina. Bieramy online i teraz jest. A widzisz, czyli oszukałem. Oszukałem, bo tu jest odbiór osobisty za darmo, a przesyłka kurierska 15. Czyli masz rację, Żaneta, to jest mój błąd. Tu się pomyliłem. Ach, ale dałem ciała, co? Bym was oszukał. No ale to nadal, to jest połowa ceny, więc przy kilku maskach, załóżmy na to, że kupujecie sobie do biura, czy tam dla znajomych i tak dalej, no to wyjdzie was taniej, wydaje mi się. Przy czym oczywiście możemy zobaczyć, czy przypadkiem tych City masek to nie ma gdzieś na Allegro, bo to jednak jest istotne, nie? Allegro. City Mask, City Maska. City Mask. Terfy. Dobra, tu chyba nie ma nic takiego. No nic, dobra. No tak czy inaczej, 6,82, słuchajcie. Z wyborczą kosztuje to 12 zł. Dwa razy tyle, plus macie gazetę. Czyli to jest tak, 7 zł. 7 zł plus 3 zł za gazetę, to już jest 10 zł. No to płacicie 3 zł za przesyłkę tak naprawdę. No to zamiast 15. Jeżeli kupujecie jedną, to rzeczywiście się nie. Jeżeli kupujecie jedną, to opłaca się kupić z gazetą. Jeżeli kupujecie ich więcej, to może się opłacać zamówić je przez internet. Tam się ktoś bije na dworze chyba. Mam nadzieję, że tego nie słuchacie teraz. W każdym razie, tak jak mówię. Może mieć sens. Jak tak liczę sobie teraz, rzeczywiście daliście znać. Tutaj przewietrzyliśmy sobie w biurze, ze 140 spadło, z 70 spadło do 60, czyli jest spoko. Ale że ja musiał wietrzyć w pomieszczeniu i powietrze zewnątrz było czystsze niż to na tym, to coś jest nie tak. No dobra, to ode mnie chyba tyle na ten moment. Tak to wygląda. No jakość jest jaka jest, ale to jest, wiecie, no. Szkoda, że ma taki dziwny kolor, ale ja mam całe szczęście szarą czapkę z zimową fryzurą, jak widać.
To urządzenie to nie jest do oczyszczania. Sprawdź to urządzenie z tą maską, co chcesz oddać. Może znajdziesz, gdzie pobiera powietrze. Czy co? Sprawdź to urządzenie z tą maską, co chcesz oddać. A nie, wiesz co, nie mogę, bo nie mogę, wiesz, wyginać, zniekształcać i tak dalej, bo to jednak droga maska jest, a wolę, żeby ją wymienili na większy rozmiar. I wtedy zrobię normalny przegląd, nie? Jakby co i jak. Powiedz coś więcej o tym urządzeniu. To urządzenie to nie jest urządzenie do czyszczenia, to jest urządzenie do badania zanieczyszczenia powietrza. I działa to tak jak wszystkie tego typu mierniki, czyli na podstawie światła. Tam jest w środku coś, co jest światłoczułe i tam mikroskopijne opady na to światło czułe coś. Tak na logikę, czyli widzi ile opada czegoś tam na czujnik, nazwijmy to. I na tej podstawie sobie wylicza ile tego jest. Tak ja to zrozumiałem przynajmniej. To jest laserowe, whatever, nie wiem jak to inaczej opisać. Mamy tutaj kilka skal informacyjnych. To jest skala, tam mówiłem, chińska chyba. Chyba chińska. Nie wiem, czy wy coś widzicie w ogóle. Skala chińska. Tu jest napisane unhealthy, jakby się ktoś zastanawiał. Tu jest skala amerykańska i jest napisane unhealthy. Ale tu już jest normalnie PM2,5. Także to nie jest CO2. No, to jest trochę inny klimat, nie? To jest dokładnie napisane, co jest zmierzane. Tam jest jeszcze coś, ale ja to dopiero dostałem, więc. Tu jest napisane particle count, czyli to coś liczy ilość tych cząsteczek, które opadły, nie? I tu są particle count dla 2,5 p. Ja teraz to patrzę w ogóle z ekranu, więc widzę to na odwrót. Ale tu na górze jest w ogóle 0,3 i to wygląda trochę inaczej w tym momencie. No tak czy inaczej, no skala ta, która jest nasza. No ta amerykańska mówiłam healthy, co jest dla mnie wystarczająco mówi. Jak jest sprawdzenie zakres błędu? Zakres błędu jest taki, podobno w porównaniu z oczyszczaczami powietrza, podobno jest różnica około 10 punktów. To urządzenie nie wiem, gdzie można kupić. Ja to pożyczyłem. To jest koszt powyżej 600 zł za samo mierzenie powietrza. Także ja zamierzam z tym zrobić rundkę po najbardziej znanych biegowych okolicach, po mojej miejscowości, w której mieszkam, i chcę sobie pobadać trochę w miejscach, w których no, żadne pomiary mi nie dają informacji. Bo ja, na przykład, mieszkając w Sobieniach, najbliższe wskaźniki mam z Otwocka, który jest, wiemy jaki jest, i jest koszmar. A tak to sobie będę przejechać po miejscowości i pobadać, gdzie w Sobieniach, jak to wygląda. Także jeśli chodzi o pomiar, to wygląda w ten sposób. Problem jest oczywiście teraz taki. Adam Jesionkiewicz robi w tej chwili wielką zrzutę, w sensie kupują ten Xiaomi, jakoś tak to się nazywa. Zobaczymy. Jesionkiewicz, Jesion, Adam Jesion. I on tam ma. Ogarnęli jakąś fajną cenę, więc ja wam to wrzucę od razu. Klamka zapadła w życiu. Dobra, wklejam wam w tej chwili linka w komentarzach, tylko znajdę ten wpis, bo mi się nie chce pojawić. Jak ktoś z was będzie zainteresowany, to może sobie to tam dołączyć do tego. Będą kupować chyba ze 100 sztuk, przynajmniej tak planują. Tam jest różnica w cenie, jest naprawdę spora przy takiej masowej im zakupie. Polecam też, żebyście sobie przeczytali. Kurasiński. Propaganda robi swoje. Wiesz co, Patryk, to wygląda w ten sposób. Jeżeli ja wychodzę na dwór i chcę mi się rzygać od powietrza, które mam, to wiesz, to możesz sobie z tą propagandą gdzieś indziej pójść. Zresztą alergii też nie miałem przez dwie trzecie życia, a potem nagle miałem alergię. I to też nie wyszło tak po prostu z niczego. Wklejam tu wam jeszcze ten artykuł Artura. Przy czym przy Artura, ja nie wiem jak tam inni, ale ja na przykład musiałem przeskoczyć tą pierwszą część, bo za dużo informacji było na temat polityki, a mnie to zupełnie nie, no, nie podnieca mnie to. Więc po prostu przeskoczyłem ten fragment dotyczący polityki. No i cóż, ode mnie to było chyba na tyle. Jak tylko dostanę od Respro z powrotem moją maskę w odpowiednim rozmiarze, to wam pokażę co i jak. Opowiem wam też. Chciałem też pogadać z kimś z 3M, bo oni robią.
Wiesz co, zaczekaj, Agata, za sekundę. Za sekundę się skończy transmisja, to będziesz miała pełen wgląd do wszystkich linków, które wrzuciłem. Chciałem jeszcze z 3M pogadać, bo 3M robi maski, których się wykorzystuje w przemyśle i które mamy w ogóle gdzieś na feedbacku osobę, która pracuje w górnictwie w tym momencie i też mi ostatnio wrzucał maski za 3-4 zł, które w pełni mu blokowały wszystkie te złe cząsteczki. Także będę się starał Wam o tym opowiedzieć. Niestety nie jestem w stanie tego zrobić szybko i sprawnie, bo to wszystko kosztuje, nie? Jakby jedna maska kosztuje powiedzmy od 100 zł wzwyż, tak jak wspominałem, sam filtr HEPA i te filtry dobrej jakości kosztują powyżej 100 zł, więc zbankrutowałbym nagrywając to dla Was. Ale zobaczymy co i jak, póki co mamy dosyć jasne informacje, a jeśli chodzi o tę maskę, to jak przed chwileczką widzieliście, kalkuluje się to, to się opłaca. Nie nadaje się to do sportu, to już Wam mówię w tym momencie, bo w trakcie mówienia straciłem oddech. Ale no cóż, no, na spacer z samochodu do pracy wydaje mi się, że jak najbardziej. Jestem ciekaw, szczerze mówiąc, bo byłem w kiosku i wszystko się wyprzedało, więc jestem ciekaw, ile tego poszło i czy w końcu zobaczę kogokolwiek no, na ulicy, kto ma taką maskę na sobie. Dobra, jeżeli nie macie już żadnych pytań odnośnie tego, to ja bym kończył. Wyłączam to, bo to się rozładowuje. Ode mnie to tyle. Przypominam, że trwa konkurs, który możecie wygrać sobie książki kucharskie dla aktywnych. Tak łącząc to w tym momencie z tym, o czym teraz mówię. Nie widzę więcej pytań, więc uciekam. Dzięki wielkie za oglądanie. Jak macie jakieś pytania, to zostawcie, później Wam odpiszę. I ten. No, idę się lansować z maską. Mogę udawać takiego. Ten. W czym to było? Watch Dogs jak był, nie? Teraz Watch Dogs jest taka popularna gra. Tam chodzą w takich maskach. Idzie się do sklepowego, to wszystko. No, dokładnie, bo to wiesz, to ma sens. Ja przestałem biegać, naprawdę, ja przestałem biegać, słuchajcie. Nie ściemniam teraz, przestałem biegać. Niedobrze mi się robi, jak wychodzę na dwór. Wychodzę na dwór i chcę mi się żygać pod własnym domem, a mieszkam na wsi. Także jest słabo. I to nie wina samochodów, tylko tego, co ludzie wrzucają do pieców. Ale teraz mając to jajo, to coś. Będę mógł się przejść po okolicy, ponagrywać na różnych ulicach, pokazać jakie są wyniki, a potem to ludzie sobie sami mogą zadać pytanie, kto to zrobił. No coś trzeba z tym zrobić, tak? No nie ma jak z dziećmi wyjść, naprawdę, ja się nie dziwię, mi to moich piesków szkoda, co dopiero sobie wyobrazić, że jeszcze ktoś ma z dzieckiem wyjść w tej chwili na dworze. Szczególnie wiesz, mieszkamy w małej miejscowości, gdzie jest niby dużo lasów, dużo sadów i innych takich, a tu nie ma czym oddychać. I to mówimy o małej miejscowości, ja teraz jestem w centrum Warszawy. I w biurze mam gorzej niż na dworze. No ale nic, dobra, przewietrzenie się udało, więc super. Już kończę, żeby nie przedłużać. Cześć.